dziękuję też, żeby zachować pewien schemat. To pierwszy wykład był z PowerPointem, z prezentacją, drugi był bez, trzeci był z, to czwarty będzie bez. Tak, żeby było, żeby nie było tak samo zawsze. To też zachęcił mnie pan profesor Krzysztof Siódak-Rajewski, żeby powiedzieć, no ja też się bardzo cieszę, że mogę uczestniczyć oczywiście w tym spotkaniu. Jako niespełniony naukowiec zawsze chętnie wracam do auli wykładowej. No ale zacznijmy mówić o hejcie i pozwolicie państwo, że ja zacznę od kilku refleksji osobistych. Bo tak się składa, że zdarza mi się być przedmiotem hejtu i to takiego dość mało przyjemnego. Przeczytam SMS-a, którego dostałem przedwczoraj. We fragmentach. Głupcze. Kolejne przygłupawe indywiduum, które będzie latać dwoma samolotami jak Sikorski. Na jednym pokładzie ja, na drugim mojego. Przeczytaj, kolego, dekalog. Może się czegoś nauczysz. Pan głupiec i kretyn, który wejdzie do każdej stacji, żeby obrzygać kościół, w każdej sytuacji, kiedy mu tylko dają możliwość, nie zasługuje na cień szacunku. Tylko prawda jest ciekawa i trzeba jej dociekać. Tego będę się trzymać. Ale gardzę dyżurnymi pajacami, którzy komentują rzeczy, o których nie mają pojęcia. Pycha, głupota, świniowatość. To jest pan Terlikowski dziś. Zwykła menda, której nigdy więcej już ręki nie podam. Niech pan się nie odzywa więcej do mnie i nie nadużywa naszej znajomości, która jest zamknięta. Jak pan ośmieli się kiedyś publicznie do mnie na spotkaniu powiedzieć na ty, to wyprę się znajomości z panem, a jak pan będzie napierał, to wyślę sekundantów. Świnia taka jak pan pewnie nie załapie, o co chodzi, ale to już nie jest moja sprawa. Jest internet, więc kończymy naszą znajomość. Żegnam pana, ty świnio. To jest jeden z wpisów. Ja powiem, że to nie jest przypadkowa osoba. To jest profesor, wysoki urzędnik państwowy, człowiek, który występuje w bardzo wielu mediach. Nie. To nie jest profesor Błażej Kmieciak. I nie mówię tego po to, tam jeszcze było parę innych SMS-ów. Żeby było ciekawe, ja z tym człowiekiem się nie kontaktowałem od mniej więcej 10 lat, więc mowa o nadużywaniu znajomości jest dość trudna. Ale pokazuję ten fragment nie po to, żeby się żalić, tylko żeby powiedzieć, jak wygląda hejt w tej chwili i kto go tworzy. Bo my często myślimy, tworzą go jacyś przypadkowi ludzie, jakieś boty, jacyś ludzie, którzy nie mają swojego życia, ale on ma swoje życie i to jest naprawdę poważny człowiek. I to jest pierwszy wymiar. Druga historia, kilka dni temu dostałem na maila informacje o pewnym profilu facebookowym, na który wszedłem i mogłem na nim przeczytać, że moje zaangażowanie w sprawę pedofilii skończy się wtedy, kiedy zostaną ujawnione akta bezpieki, z których wynika, że w latach 80. wykorzystywałem małych chłopców. To był długi wpis wyjaśniający, że to wszystko jest w bezpiece. No, jest tylko jeden problem. W latach 80. ja sam byłem małym chłopcem. Więc bardzo trudno jest cokolwiek... A, i oczywiście na to zostałem zwerbowany. Jestem TW. No, nie werbowano chłopców. W roku 89. ja zdawałem do liceum. W podstawówce jeszcze wtedy nie werbowano. W związku z tym przynajmniej mnie nie werbowano. To jest drugi przykład. Trzeci przykład dotyczył akurat, powinienem powiedzieć, mojej córki, ale takiej osoby nie ma. Na bardzo wielu portalach to jest druga strona, żeby nie było, że tylko jedna. I kolportowała taką informację, że Faustyna Maria Terlikowska, córka redaktora Terlikowskiego, absolwentka szkoły dla egzorcystów na Wyższej Szkole Edukacji Medialnej w Toruniu, otrzymała funkcję w jakiejś fundacji państwowej, chociaż tylko skończyła szkołę dla egzorcystów. No oczywiście, a i zdjęcie przedstawiało przerobionego na kobietę Zbigniewa Ziobro. Wszystko można powiedzieć o tej informacji, poza tym, że gdyby ktokolwiek przeczytał ją ze zrozumieniem, to mógłby ją dalej puścić. Nie ma szkoły dla egzorcystów, albo szkoła dla egzorcystów świeckich, wydaje mi. No więc jak państwo wiecie, nie ma w Kościele katolickim egzorcystów świeckich. W Toruniu nie ma takiej uczelni jak szkoła dla egzorcystów świeckich i nie ma takiego wydziału, bo pomysł, że ojciec Rydzyk będzie kształcił świeckich egzorcystów na swojej uczelni. No, dla każdego, kto ma minimalne pojęcie na ten temat, kończy się studium. Można bardzo łatwo stwierdzić, że żadna z moich córek nie nazywa się Faustyna i co więcej, żadna nie jest w wieku umożliwiającym skończenie już studiów.
A mimo to na bardzo wielu profilach, także dziennikarzy, także polityków, ten wpis się pojawił. Ze zdjęciem, ze wszystkim. Naprawdę też nie trzeba być ślepym, żeby nie zauważyć, że to było na zdjęciu. I że to jest dość słabo użyta sztuczna inteligencja. No wreszcie zdarza mi się też dość regularnie otrzymywać groźby śmierci, groźby, że mam na siebie uważać, groźby, że mi przetną koła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten temat, o którym mówimy, jest dla mnie tematem osobistym. To znaczy, ja wiem i to wiem osobiście, co znaczy być ofiarą hejtu. To nie jest tak, że to jest temat, o którym ja mówię, bo gdzieś słyszałem, bo się zajmowałem. Nie, to jest temat dla mnie istotny. No i spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, to już moja inteligencja nie sztuczna, jakie są przyczyny. Też taki jest tytuł tego, co widzimy. Tych przyczyn jest bardzo wiele i one są bardzo różne. Zacznijmy od takiej różnicy podstawowej. Ja chyba nawet o niej mówiłem w ubiegłym roku. Potem przejdziemy do bardziej istotnych. Otóż na naszych oczach, niekoniecznie na naszych, ale od mniej więcej 50 lat dokonuje się gigantyczna rewolucja komunikacyjna, która najpierw zastąpiła, Giovanni Sartori powie, zastąpiła homo sapiens homo videns, czyli zastąpiła człowieka myślącego w kategoriach słowa pisanego istotą, która posługuje się głównie obrazem. I to jest zmiana fundamentalna, dlatego że o ile słowo pisane odwołuje się do racji, my oczywiście możemy używać metod retorycznych, erystycznych, żeby to nasze słowo wspomóc, ale jednak słowo, szczególnie słowo pisane, generalnie odwołuje się do argumentacji, do racji. Obraz odwołuje nas do emocji i emocje ma wywołać. I robi to niezwykle skutecznie na bardzo różnych poziomach, ale my już myślimy, i możemy oczywiście powiedzieć, że to sami akademicy, osoby wykształcone, my myślimy słowem, a nie obrazem. To przeprowadźmy pewien test, jeden ze znanych sowieckich, nie był to Stalin, językoznawców, badał kiedyś ludy pierwotne z Syberii i zadawał im pytanie, rozróżniał, kto ma ideę pisma, kto nie ma. To jest bardzo prosty test, jedno pytanie i w zasadzie bez pudła rozróżniało w latach 30. kto jest z jakiej kultury. Ma ideę pisma, umie pisać, jest osobą piśmienną, czy też nie jest? Proste pytanie, mamy cztery przedmioty, który nie pasuje. Te cztery przedmioty to jest piła, siekiera, młotek, pień. Który nie pasuje? Nie mówcie państwo. Pomyślcie sobie, który nie pasuje i powiem wam tak. Człowiek pisma wtedy, w latach 30. bez pudła mówił, co nie pasuje? Pień, oczywiście. Pień nie pasuje. No bo mamy trzy narzędzia i coś. A co odpowiada człowiek wtedy jeszcze kultury oralnej? No młotek nie pasuje. Bo piłą i siekierą potnę pienia, pogrzeba mi młotek. No gwoździa tam nie ma. Jakby był gwóźdź, to mógłbym powiedzieć wbije. I teraz to, co było oczywiste wtedy, w tej chwili dalece takie nie jest. Jak się idzie do ludzi, zadaje się to pytanie, że się ci, którzy wiedzą, to wiedzą. I ci, którzy nie wiedzą, to bardzo różnie odpowiadają. Dlaczego? Dlatego, że znajdujemy się już w etapie postpiśmiennym. To jest bardzo szybka rewolucja. Oczywiście umiemy, to nie jest tak, że zapomnieliśmy pisanie, umiemy pisać i czytać, ale myślimy w dużej mierze już zupełnie czym innym. Czyli myślimy obrazem, szybko zmieniającą się treścią i tak dalej, co głęboko zmienia nasz model myślenia. I ja teraz nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś dramat. Bo jakbym tak mówił, to musiałbym się odwołać do Platona i przypomnieć, co Platon mówił o piśmie. Bo Platon pismem nie był zachwycony. Mówił, że to generalnie jest degeneracja, beznadzieja, stracimy pamięć, nie będzie relacji mistrz-uczeń. No generalnie nie był zachwycony pismem. Wszystko, co o nim wiemy, wiemy dlatego, że to zapisał. Są wprawdzie badania nad jego wiedzą, czy jego przekazem ezoterycznym, którego nie przekazywał piśmiennie, ale to są domysły. Bardzo ciekawe, bardzo interesujące, no ale jednak tylko domysły. Więc ja nie chcę powiedzieć, że jest dramat i wszystko się skończyło, tylko chcę powiedzieć, zmienił się nasz model myślenia i funkcjonowania, a także nasz model komunikacji. To jest zmiana bardzo głęboka. Co więcej, dokonująca się niezmiernie szybko. Zwróćcie państwo uwagę na naszych oczach. Pan profesor się odwoływał do sztucznej inteligencji. Jeszcze jakiś czas temu trzeba było wklikać, czyli wpisać słowami, jakie są objawy depresji. Teraz wchodzimy, mówimy, jakie są objawy depresji.
A czat GPT nam odpowiada, bam, 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 jeszcze ładną polszczyzną, wszystko wiemy. Nawet nie musimy się już wysilać, nie musimy klikać w te nieszczęsne linki, wybierać, który pasuje, który nie. Dodajmy, czat GPT czasem mówi prawdę, a czasem mówi nieprawdę, ale mówi to z taką samą pewnością siebie. Pewnie coraz częściej będzie mówił prawdę niż nieprawdę, ale my będziemy coraz mniej zdolni do tego, żeby to rozróżnić. Im co więcej, im więcej będzie mówił prawdy, tym bardziej niebezpieczna będzie ta nieprawda, którą będzie przekazywał, bo my nie będziemy nauczeni kontroli. I to jest pierwsza rzecz, która bardzo głęboko określa to, dlaczego pojawił się hejt. Druga, poniekąd związana, chociaż dużo bardziej współczesna, to jest to, o czym już mówiłem. Funkcjonujemy w bańkach społecznościowych. Funkcjonujemy w mediach społecznościowych, które stają się dla nas głównym środowiskiem i które przez algorytmy sprawiają, że nam się wydaje, że wszyscy ludzie myślą tak jak my. No przecież wszyscy moi znajomi tak myślą. Ja pamiętam już parę lat temu odbywały się głosowania na pewnego kandydata na prezydenta i jeden z moich kolegów mówi, te wybory muszą być sfałszowane. No przecież wszyscy moi znajomi zagłosowali na Marka Jurka. A on nawet 5% nie przekroczył. Ja mówię, no masz za mało znajomych. To jest jedyny powód. Ale rzeczywiście w jego bańce wszyscy tak głosowali. W mojej zresztą wtedy też. Ale ja miałem szerszą bańkę trochę, więc wiedziałem, że znowuż nie tak wszyscy. To jest bardzo istotne, dlatego że jak nam się wydaje, że wszyscy jakoś myślą, to bardzo wygodnie nam myśleć o tych, którzy myślą inaczej, że to jest mniejszość, nieistotna. I to jest pierwsze zjawisko. Na to się nakłada drugie zjawisko. Otóż nam się bardzo mocno zmoralizowała debata. I jeszcze lat temu, 30-40, mówiliśmy, mylisz się. Pomyłka, błąd. No bo oczywiście zawsze zakładaliśmy, że jednak to my mamy rację. Tak? To znaczy, jak mówię, no niewielu jest ludzi, którzy mówią, no mówię, ale pewnie nie mam racji. No oczywiście można tak zastrzegać, ale to mało jest, mało wiarygodne. No jak nie masz racji, to po co gadasz? Ale zakładaliśmy, że druga strona się myli. No ja mam rację, załóżmy, a Błażej się myli. Ale to, że on się myli albo że ja się mylę, to nie jest ocena moralna. Można się mylić, popełniać błąd i być dobrym człowiekiem. Być kimś, kto w innych sprawach ma rację. Bo w tej sprawie się myli, ale w innej może mieć rację. Ale my dzisiaj nie mówimy, że on się myli. Mówimy, on kłamie. Bo jak ktoś kłamie, no to nie jest dobrym człowiekiem. No i jak kłamie, no to trzeba go przywołać do porządku. Nie wejść w nim w polemikę, nie dyskutować z nim, tylko jasno przeciwstawić się złu, jakim jest kłamstwo. I to dramatycznie zmienia model debaty. No, że teraz Państwo słyszycie, no z kłamcą się nie dyskutuje. Co więcej, my absolutyzujemy błąd i kłamstwo. Zakładamy, jak on mówi nieprawdę, my nawet nie mówimy, myli się, mówi nieprawdę w tej kwestii, to mówi nieprawdę we wszystkich kwestiach. Ja co jakiś czas słyszę, no jak to? No to pan się zgadza z badaniami takiej i takiej gazety? Tak się składa, że jak jakaś gazeta, wszystko jedno, czy to jest nasz dziennik, czy Gazeta Wyborcza, mówi, że 2 dodać 2 jest 4, to nawet jak generalnie nie akceptuję linii tej gazety, no mogę przyjąć, że 2 dodać 2 jest 4. No nie ma w tym nic skandalicznego, ale my w ten sposób nie myślimy, bo zmienił nam się model. Idąc dalej, bardzo głęboko weszła w naszą kulturę i w nasze postrzeganie rzeczywistości kultura ofiary. Każdy z nas chce być ofiarą. Jest bardzo wygodne, no bo ofiara ma rację. I dotyczy to znowuż wszystkich stron debaty. Jedni powiedzą głównymi ofiarami i pewnie jakoś będą mieli rację, żeby nie było wątpliwości. Ja teraz nie mówię, kto ma rację, a kto nie. Ale głównym argumentem na rzecz debaty o prawach osób LGBTQ+, jest to, że one były ofiarami. Były, to jest prawda. Bardzo często były ofiarami, a niekiedy nadal są. Tylko z faktu, że ktoś jest ofiarą, nie wynika, że wszystkie jego postulaty są prawdziwe. Ale żeby nie było dla równowagi, po stronie katolickiej my też nieustająco słyszymy, że jesteśmy ofiarami. I to jest główny argument na rzecz tego, że jesteśmy porządni i dobrzy. No jesteśmy ofiarami. Jest trwa nieustający atak na nas.
Otóż nie, jak się przypatrzeć polskiej debacie publicznej, Kościół jest traktowany tak samo jak politycy. Jest proste pytanie, dlaczego ja mogę skrytykować prezydenta, a nie mogę prymasa? Dlaczego mogę skrytykować ministra, a nie mogę powiedzieć, co sądzę o metropolicie krakowskim? No jaki jest powód? Jeden i drugi z perspektywy debaty publicznej są uczestnikami tej debaty. Mnie kompletnie nie interesuje, że jeden ma święcenie, a drugi nie. To znaczy ze święceń, znaczy święcenia nie dodają rozumu. Nie ma jakiegoś magicznego modelu, który sprawia, że jak kogoś wyświęcimy, to o 30% wzrośnie jego inteligencja. A o 20% spadnie poziom jego bucowatości. Ten jest bucem głupim, zostanie głupim bucem. W związku z tym możemy z nim dyskutować. To znaczy ja nie odbieram mu tego, co święcenia dają, czyli władzy sprawowania sakramentów. Tylko to jest coś zupełnie innego niż debata publiczna. No ale to jest istotny element, bo on rzeczywiście wprowadza, oczywiście teraz można powiedzieć, że sformułowanie głupi but nie odnosiło się do nikogo, podkreślam, jest mową nienawiści, bo jest. Gdyby było odniesione do konkretnej osoby. Ale ja tego do nikogo nie chciałbym odnosić. Natomiast no, to jest istotne, to znaczy jeżeli bycie ofiarą jest istotnym kryterium przyznającym mi rację, to każdy z nas chce być ofiarą i zaczyna się rywalizacja o to, kto jest większą ofiarą. A my wiemy z rozmaitych debat, że jak się zaczyna debata o to, kto jest większą ofiarą, to my musimy zdyskredytować inne ofiary. Musimy powiedzieć, że ich ofiara była mniejsza. Albo była nieprawdziwa, albo była nieautentyczna, a nasza była autentyczna. Więc to jest istotne. Dalej, jeden z fizyk wybitny, ale jednak pod koniec życia zajął się głównie filozofią, niejaki Beme, pisał, że w debacie, w dialogu my bardzo często zaczynamy myśleć w taki sposób, kiedy kwestionowana jest nasza opinia, podkreślmy, opinia, to tak jak my byśmy byli atakowani. Znaczy my zaczynamy uważać się za ofiarę, kiedy ktoś kwestionuje naszą opinię. To znowuż nie jest cecha charakterystyczna jednej strony sporu. Nie zgadzasz się ze mną? To znaczy, że mnie atakujesz. No a jak mnie atakujesz, to ja się muszę bronić. A jak się muszę bronić, no to zaczynam stosować metody obronne. Kolejnym elementem bardzo charakterystycznym dla metod, dla debaty w internecie, nawet nie wiem, czy to jest debata, no dla wymiany ciosów w internecie, jest depersonalizacja. Ja nie widzę osoby, z którą się pojedynkuję. Mogę ją znać, ale nie muszę. W związku z tym ja nie widzę, żeby się posłużyć tym lewinasowskim określeniem, nie widzę jej twarzy. Jego twarz, jej twarz nie może do mnie przemówić. Czyli mogę wywalić wszystko. Mnie się nigdy nie zdarzyło, żeby mi ktoś na ulicy powiedział to, co przeczytałem o sobie w internecie. Nigdy. Nigdy. Ludzie podchodzili i mówili, zgadzam się albo się nie zgadzam, ma pan rację albo pan nie ma racji. Natomiast nigdy nie spotkałem się na ulicy z hejtem. Teraz pijaczek podszedł, ten chyba nawet nie wiedział, kto ja jestem. Przekonywał mnie, że jestem posłem. Jak mu powiedziałem, że nie jestem, to on powiedział, nie trzeba się wstydzić. Tym się w ogóle nie wstydzę, bo nie jestem. Ale generalnie to no po prostu w relacjach twarzą w twarz możemy się bardzo ostro kłócić. Możemy się spierać, ale zazwyczaj, podkreślam sformułowanie zazwyczaj, bo to nie jest tak, że nigdy, ale nie idziemy tak daleko, jakbyśmy poszli i jak idziemy w internecie. Lecz się nie ma co ukrywać, że swoje znaczenie ma tutaj także model biznesowy mediów społecznościowych, które jak coś wywołuje emocje, a hejt wywołuje emocje, no to dużo bardziej to, wyżej to ustawiają w algorytmie i dużo szybciej to idzie w górę. W związku z tym no każdy, kto pisze, wie, że jak włoży mocne sformułowania, to one pójdą w górę po prostu. Znaczy, to wynika z modelu biznesowego, z algorytmizacji mediów społecznościowych. Oczywiście nie można przedobrzyć, bo wtedy idzie w dół. To też jest jasne. No więc hejt robi się wtedy nieco bardziej subtelny, ale też bez przesady. No i wreszcie polityka i jej cechy. Można powiedzieć współczesne,
ale to jest bardziej skomplikowana historia. Dlatego, że jak się dobrze przyjrzymy historii XX wieku, to już komuniści mówili, że każdy, kto się z nimi nie zgadza, im jest ich bliżej, ale się z nimi nie zgadza, tym jest bardziej faszystą. PPS był, jak wiadomo, partią faszystowską, według części komunistów. Socjaldemokracja niemiecka była partią faszystowską, według komunistów. I żeby nie było, że ja to o tej stronie mówię, Amerykanie bardzo często robili to samo. Każdy Latynos, który miał wątpliwości co do tego, że Stany Zjednoczone zawsze mają rację, jak zmieniają rząd w jego kraju, czasem dla biznesu amerykańskiego, był oczywiście komunistą. To jest oczywiste, no jak się nie zgadzasz ze Stanami Zjednoczonymi i w Ameryce Łacińskiej, no to przecież nie możesz być po prostu demokratą, jesteś podłym komuchem. I to w ten sposób działało. Tylko media społecznościowe w związku i zmiana debaty, zmiana kultury debaty, zmiana modelu komunikacji, wszystkie te elementy wzmocniła i spowodowała, że my politykę uprawiamy w taki, a nie w inny sposób. Politykę, debatę i tak dalej. Jakie są skutki? No o psychologicznych to do pewnego stopnia mówił pan profesor, tutaj Krzysztof Krajewski-Siuda. Do pewnego stopnia to widzimy, tak. To znaczy nie ma wątpliwości, że szczególnie wśród ludzi młodych media społecznościowe na różnych bardzo poziomach przyczyniają się do niektórych sytuacjach bardzo mocnego spadku poziomu dobrostanu, a niekiedy do depresji. Ja mówiłem głównie o hejcie, który jest związany z poglądami, ale pamiętajmy, każda młoda dziewczyna, która wrzuci swoje zdjęcie w różne miejsca, musi się liczyć z tym, że zostanie oceniona. I to oceniona czasem w sposób, no, ja już nie chcę mówić, czy obiektywny, czy subiektywny, bo czy się nie ma obiektywnej oceny czyjegoś uroku albo urody, ale no, czasem w sposób dramatycznie agresywny, wulgarny i tak dalej. I my wiemy, jak to wpływa, bo są na to badania bardzo różne i bardzo mocne, jak to wpływa na zdrowie psychiczne młodych kobiet. I wiemy również, jak to wpływa na zdrowie psychiczne młodych mężczyzn. Czy na starszych wpływa, to ja oczywiście mogę przypuszczać, że wpływa. Tak jak słuchałem tego wykładu, to trafiałem się w głowie, czy ja już mam te objawy, czy jeszcze nie. Mam nadzieję, że nie. Sportu nie zacząłem uprawiać. Zawsze się uspokajam, że nie biegam, więc spoko. Ale mówię trochę żartobliwie, ale to oczywiście wpływa na stan psychiczny jednostki. Także na mój stan psychiczny wpływa. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. I wielu innych osób także. Ale być może ocenę psychologicznych czy emocjonalnych skutków hejtu ja zostawię fachowcom. Spróbujmy się zatrzymać nad społecznymi skutkami, bo one są bardzo głębokie. Po pierwsze, dokonuje się bardzo głęboka infantylizacja debaty. A w zasadzie do pewnego stopnia dokonuje się koniec debaty. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli my traktujemy przeciwnika jako wroga, jeśli my go określamy moralnie, czyli jest złym człowiekiem i co więcej, o czym mówiłem w poprzednim wykładzie, jeśli wszystko dokonuje się w klimacie no, po prostu ostatecznego rozwiązania, to już jest apokalipsa, to już jest koniec, no to my się nie możemy zgodzić. I państwo to widzieli doskonale w ostatnich miesiącach. Wszystkie polskie partie, no niemal wszystkie, z jednym wyjątkiem, mają to samo stanowisko w sprawie Ukrainy. Nie ma sporu między innymi w sprawie pomocy Ukrainie. Konfederacja ma trochę inne podejście. Ale żaden polityk tego nie powie. W związku z tym wszyscy mówią to samo, po czym mówią, ale wy jesteście ruską łonucą. To jest kompletnie kuriozalne, bo to uniemożliwia poważną debatę na temat tego, jak skutecznie pomagać, jak skutecznie bronić swoich interesów, jak skutecznie załatwiać problemy. Ale można powiedzieć, że wejście w ten schemat uniemożliwia inne myślenie. No bo jak powiemy, że oni w czymś mają rację, tak jak my, no to okaże się, że to może nie jest apokalipsa, że może oni jednak mogą mieć rację. No w ogóle, no, i może nie są takimi złymi ludźmi, jakich przedstawialiśmy. Nie możemy tego zrobić, bo jak to zrobimy, to cała narracja się rozpadnie. I żeby nie było wątpliwości, to nie dotyczy tylko Polski. To znaczy, to mój ulubiony przykład, polityka amerykańska wygląda bardzo podobnie.
Tylko tam akurat w sprawie Ukrainy się różnią realnie, co komplikuje naszą sytuację z różnych powodów, ale wykład nie jest polityczny. Po drugie, ten mechanizm napędza podział. To znaczy coś, co na początku było w gruncie rzeczy, przypomnijmy, niewielkim podziałem. To znaczy dwie partie miały tworzyć jeden rząd. To im dłużej to trwa, tym ludzie, którzy w gruncie rzeczy wcale tak bardzo się nie różnią, są od siebie coraz dalej. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, kto był głównym zwolennikiem, żeby się odwoływać do starych sporów. Kto był głównym zwolennikiem wprowadzenia gimnazjum do polskiej polityki? Był taki minister edukacji narodowej, nazywał się, znaczy najpierw tytuł, bo nie nazywał się profesor, i to był Ryszard Legutko, który po tym, jak podobnie jak zresztą jego partia, bo PiS też był za wprowadzeniem gimnazjów, jak gimnazja wprowadziła Platforma, stał się głównym przeciwnikiem gimnazjów, bo to jest najgorsze z możliwych rozwiązań. I teraz oczywiście możemy zmienić zdanie. Natomiast nie chodzi o pewien mechanizm, nie o ocenę, bo to samo robiła Platforma, żeby nie było wątpliwości. Dokładnie takie same rzeczy. To znaczy była za czymś, a jak PiS się okazał, że jest za tym samym, to oni byli przeciwko. Tylko chodzi o mechanizm braku możliwości zgody na, znaczy pogłębiający się podział. Pogłębiający się podział oznacza brak zdolności porozumienia. To znaczy nie jesteśmy w stanie porozumieć się w sprawach nawet kluczowych. Oznacza to również zniszczenie przestrzeni polityki jako rozmowy o dobru wspólnym i dążenia do wspólnego dobra. To znaczy to jest coś, co musi być budowane w rozmowie. Natomiast jeśli po jednej stronie są faszyści, a po drugiej stronie są komuniści, no to nie da się rozmawiać ze sobą. I nie da się w związku z tym budować roztropnej troski o dobro wspólne. No i wreszcie mamy zastąpienie agory przez media społecznościowe. Na to wszystko, żeby było jeszcze trudniej, nakładają się zmiany, o których mówiłem. Czyli pojawienie się sztucznej inteligencji, czy może inaczej udostępnienie sztucznej inteligencji, bo oczywiście ona się nie pojawiła nagle, ona została teraz udostępniona. Ogromną rolę, jaką we współczesnej polityce, całej polityce, nie jednej ze stron i nie w jednym kraju, zaczynają odgrywać algorytmy internetowe, wiedza, jaką zgromadziły o nas media społecznościowe, która jest nieporównywalna z niczym innym. To fachowcy powiedzą, Facebook wie o mnie więcej niż wiem ja sam. No Pan Bóg wie pewnie więcej od Facebooka, ale z pewnością nikt więcej poza Facebookiem nie wie o mnie więcej. Już nie mówię o TikToku, który wie jeszcze więcej. Mówi się, że po pół godziny używania TikToka, TikTok wie o mnie więcej niż wiem ja sam. To oczywiście jest bardziej skomplikowane, ale ta wiedza jest potężna. Czasami jeszcze niezbyt mądrze stosowana. Bardzo mnie wzrusza, jak kupię sobie książkę, a potem przez 3 dni tą książkę widzę jako reklamowaną mi na Facebooku. Ja już ją kupiłem, więc proponowanie mi jest kompletnie od czapy. No ale jednak ta wiedza się poszerza i ją można wykorzystywać, i to mówią już fachowcy, do bieżącej polityki. I to się będzie pogłębiać, a nie osłabiać. No i to wszystko prowadzi nas, do czego bardzo wielu już analityków, przed czym bardzo wielu analityków ostrzega, do bardzo ścisłego ograniczenia demokracji jako przestrzeni wolnego wyboru. Można powiedzieć, ona nigdy nie była do końca wolna. Zawsze była propaganda, zawsze były metody wpływania na opinię publiczną. Tak, ale teraz one są jeszcze bardziej skuteczne i jeszcze większą rolę odgrywa w polityce fake, kłamstwo i hejt. Bo zostaje zmultiplikowane. Myśmy zawsze robili takie rzeczy, tylko nie mieliśmy takich narzędzi ich dystrybuowania. I czy są jakieś przestrzenie nadziei? Bo to jest zawsze pytanie. Ja to generalnie mam nastrój dość kasandryczny, więc nie będę wiele mówił o przestrzeniach nadziei, ale rzeczywiście pewne się pojawiają. Z różnych powodów politycy częściej europejscy niż amerykańscy, ale również amerykańscy, zaczynają mówić o konieczności ograniczenia globalnych wpływów i globalnej wiedzy i podziału wielkich imperium, które dysponują mediami społecznościowymi. I to jest istotny element, podobnie jak kontrola wiedzy, jaką one posiadają. Dalecy jesteśmy od tego, żeby te rzeczy wprowadzać, chociaż jaskółki zmian się pojawiają. Uczciwie trzeba powiedzieć, pewne rzeczy się pojawiły.
Oczywiście wielkie, znaczy wielkie i niewielkie, ale firmy zajmujące się tymi rzeczami są szybsze niż zmiany prawne. To jest dość oczywiste, no ale pewne rzeczy są wprowadzane i to bywają zmiany skuteczne. Przypomnijmy, w Indiach zakazano TikToka. Wszyscy byli przekonani, że młodzi użytkownicy TikToka będą wściekli. Z badań wynika, że po pół roku wszyscy zapomnieli, że był TikTok. Więc to nie jest tak, że się nic nie da zrobić. To się da zrobić. Pytanie, czy chce się to zrobić. To znaczy, to jest to kluczowe pytanie, bo pamiętajmy, to nie tylko firmy, ale również politycy czerpią pewne zyski z takiego. Politycy po wszystkich stronach, tu chciałem podkreślić, to czerpią zyski z takiego, a nie innego postrzegania rzeczywistości. Pojawiają się również silne mechanizmy, które weryfikują fejki, weryfikują hejt, próbują zgłaszać i tak dalej. Można powiedzieć ostrożnie, że one nie zawsze są skuteczne. Albo zazwyczaj fake jest bardziej skuteczny niż antifake, bo on się rozchodzi dużo szerzej. No ale mechanizmy się pojawiają. Tak? To znaczy widzimy, że one się pojawiają i że pewne rzeczy robić można. Pojawiają się również mechanizmy zgłaszania i tak dalej, ale tu niestety uczciwie trzeba powiedzieć, efekty są średnie. Przykład sprzed kilku dni. Dmitrij Miedwiediew. On generalnie oczywiście na Telegramie publikuje, ale po angielsku publikuje na Twitterze. Opublikował tweet, w którym napisał, że Ukraina jest państwem niepotrzebnym i dlatego zostanie zlikwidowana. W Polsce i w Niemczech ten tweet słusznie został uznany za łamiący prawo, w związku z tym został zablokowany. Ale w innych krajach nie został zablokowany. Zgłoszono go do Ilona Muska, który jest aktywnym uczestnikiem i użytkownikiem Twittera, z pytaniem, czy nie należałoby tego zlikwidować, na co Elon Musk odpowiedział, że nie, ponieważ każdy wpis jest w pewnym sensie propagandą. No, to pokazuje, że to wcale nie jest takie proste. Zgłaszano również Facebookowi na przykład, że jego algorytmy były wykorzystywane przy wypędzaniu Rohingjów z miejsca ich działania i powiem tak, niewiele wskazuje na to, żeby wyciągnięto z tego adekwatne wnioski. Dlaczego? No dlatego, że wprowadzenie adekwatnych wniosków oznaczałoby straty, realne straty w ruchu, a to oznacza realne straty finansowe. Czy państwa mogą zmusić do tego nowe korporacje? Mogą? Pytanie brzmi, i to jest pytanie, na które ja nie znam dobrej odpowiedzi, kto jest w tej chwili ważniejszym graczem? Globalne korporacje? Czy państwa narodowe i organizacje międzynarodowe? Na tym etapie moim zdaniem wcale nie jest oczywista odpowiedź. A być może za chwilę będzie jeszcze mniej oczywista. Ja się trochę obawiam, już kończąc, że efekt może być taki, że tak naprawdę zmiany przyjdą, kiedy wydarzy się coś naprawdę dramatycznego. No, dobrym tego przykładem jest to, że żeby zbudować system, który w tej chwili rzeczywiście do pewnego stopnia wielu analityków z różnych stron, to podkreślę, się kończy, ale żeby zbudować system gwarantujący w Europie pokój, no, w Europie Zachodniej, oczywiście trzeba powiedzieć przez 60 czy 70 lat, czyli ten model liberalnej zachodniej demokracji, który znamy, to ukształtowało się dopiero po tym, jak Europa doświadczyła tak naprawdę dwóch pustoszących ją wojen, Holokaustu i gigantycznego przesunięcia granic. Ja oczywiście mam nadzieję, że nic takiego nas nie czeka, chociaż uczciwie trzeba powiedzieć, że w tej sprawie papież Franciszek ma rację, kiedy mówi, trzecia wojna światowa w kawałkach już trwa, media społecznościowe, hejt jest w nich wykorzystywany. Pytanie, w którym momencie liczba całkiem realnych, nie mówimy o wirtualnych ofiarach, nie mówimy o osobach zranionych czasem realnie, ale zranionych hejtem, tylko mówimy o realnych ofiarach nienawiści wywoływanej przez media społecznościowe, czy generowanej przez media społecznościowe, a wywoływane przez polityków, przez liderów opinii, przez emocje narodowe, osiągnie tak duży wymiar, że my się zdecydujemy działać. Na razie, jak się zdaje, ten poziom nie został jeszcze osiągnięty. Dziękuję.